Ekipa Feder Fanatics dzisiaj podzieliła się na trzy rodziny. Każdy pojechał w swoją stronę. Ja dzisiaj siedzę na Dodrą Kozo. Zobaczymy, co się dzieje, jakie zbrania już są. Jeden mały leszczyk, ale siedzę dosłownie 20 minut, więc jeszcze czekamy. O taki. Wpadł kolejny leszczyk, troszeczkę większy, ale coś większego w końcu podejdzie. Znalazła się pierwsza płotka, skromniutka albo skromniutka, ale zawsze płotka. Skalar, kolejny skalar. Bartek przebywa akurat w Nysie. Maciej jest na Praczach Odrzańskich. Kuba jest na Bajkale. A jestem na Odrze, na Zoo. Bo miałem najbliżej, jestem leniwy, ale za to rodzinnie. Siedzimy, jest godzina 14:20. Parę leszczy wpadło, jedna płotka. Myślę, że posiedzimy jeszcze ze 3 godzinki. Może coś lepszego wpadnie. Ciekawe jak to u Bartka. Bartek, co tam u ciebie? No siema, siema wszystkim. Adrian, u mnie jak na razie wędkarsko bardzo cienko. Niedawno złapałem jednego leszczyka właśnie takiego. Ponad 40 ogólnie jedno branie. Ale jest taka patelnia, że skryłem się pod parasolem, żeby się trochę ochłodzić. O, jest mega klimat. Mega po prostu tutaj zajawka, niesamowite miejsce, super ośrodek, przede wszystkim turystycznie. Tutaj przyjechałem z rodziną na ten ośrodek, byliśmy, spacerowaliśmy, bardzo gorąco, z całego serca polecam. Póki co nazywa się tak, jak tam czytałem na wjeździe, ale podobno zmienia właściciela, będzie trochę inaczej się nazywał, także bądźcie na bieżąco z tym ośrodkiem. No i co, ciekawe w takim razie, co tam u Adriana. Wracamy do Adriana w takim razie. Halo, halo Adrian.
Kolejny leszcz wpadł. O tak. Do wody. I za pierwszy leszczyk. Malutki, bo malutki, ale pierwszy. Dawaj go do podbieraka. Chyba moje płotki nie spotkały. To jest nas. O, ja na pierwszy leszczyk. O. I do wody. Dobija godzina 17. Padło paręnaście leszczyków. Jedna płotka. Jeden mikrokiełb. Szukajcie suba. Tam gdzieś na dole. Stawcie łapkę w górę, jak coś się wam podobało lub nie podobało. Piszcie w komentarzach. Do następnego. Cześć.